Jeżeli chodzi o historię Piasta, no zaczęło się to w salce na ulicy Buczka w szkole u sióstr. No potem były dwa kluby, był oczywiście Piast Gliwice i GKS. W 64 roku nastała fuzja tych dwóch klubów i powstał GKS Piast Gliwice, który otrzymał salę na terenie huty 1 maja. No teraz już nie istnieje ta hala, bo została zburzona. Była to wtedy, na tamte czasy, to była najpiękniejsza hala, można powiedzieć, no w Polsce na pewno, a jedna z ładniejszych w Europie, przystosowana tylko do szermierki. No niestety czas pokazał, że niestety została zburzona, bo huta przestała istnieć. No aktualnie sekcja szermierska mieści się w Technikum Łączności. Została przez miasto adoptowana salka po stołówce. No myślę, że miasto dołoży trochę starań, żeby wybudować szermierzom salę z prawdziwego zdarzenia. W tamtym roku, czyli w 2013, sekcja obchodziła 65 lat od założenia. Założył ją, przyjeżdżając z Lwowa, Antoni Franz. Notabene od 47 lat jest organizowany przez sekcję turniej międzynarodowy jego imienia. Również profesor Czajkowski był również założycielem szermierki na terenie Gliwic. No, jeżeli można powiedzieć o wynikach, no to wiadomo, że olimpijczycy, potem mistrzowie świata, a medali mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, tego byśmy nie zliczyli. W związku z tym tak króciutko może o najważniejszych sukcesach. Czyli zaczynając od Egona Franke, mistrz olimpijski z Tokio, wspaniały zawodnik, człowiek związany z Piastem przez wiele lat. Następny zawodnik, który zdobył na Igrzyskach Olimpijskich medal, to Adam Wiercioch w Pekinie, srebrny drużynowo. No i tu też trzeba się pochwalić zawodnikiem Wenezueli, który od wielu lat reprezentuje barwy Piasta Gliwice, zresztą w wywiadzie, który udzielił, jak zdobył mistrzostwo olimpijskie w szpadzie w Londynie, powiedział, że 50% medalu należy się Piastowi, a 50% Wenezueli. Także mamy też takie sukcesy. No, wymieniając tutaj, no oczywiście jeszcze Bogdan Gojsior, brązowy medalista olimpijski w szpadzie. No, można tych nazwisk wymieniać naprawdę bardzo dużo. Jacek Bierkowski, wicemistrz świata w szabli. Małgorzata Bugajska, brązowa medalistka mistrzostw we florecie kobiet. To są te stare lata, powiedzmy sobie, tych medalistów. No a te młodsze teraz, no to wiadomo, to jest Marek Jędryś, Bartek Kurowski, Tomasz Szklarski. No naprawdę masa ludzi, którzy zdobywali medale mistrzostw Europy, mistrzostw świata i mistrzostw Polski. No tutaj trzeba też się pochwalić kadrą trenerską, którą mamy naprawdę wspaniałą, bo od wielu lat pracują z nami Piotr Tomala, pan Mikołaj Pacpomarnacki, były trener kadry, zresztą wspaniały zawodnik, szpadzista, Marek Julczewski, Wacław Myszczyszyn. No a w starej daty to na pewno trenerzy tacy jak Albin Majewski, który był praktycznie moim wychowawcą, także tych trenerów było bardzo dużo. Horstel, Józef Kruczek, Sławomir Kobyliński, to byli trenerzy kadry również. Każdy zawodnik jest inny. Bartek Kurowski był zupełnie inny, Tomek Szklarski zupełnie, Mateusz Nysz zupełnie inny, Jędryś tak samo. Każdy z nich miał inne cechy charakteru. Na przykład u Marka Jędrysia niesamowita pracowitość. No tytan pracy, jemu się mówiło, zrób 500 wypadów, on robił 1000. No Bartek na przykład Kurowski znowuż miał inne cechy, był bardzo zadziorny, bardzo taki wojownikiem był takim. Egon Franke, no pracowitość na pewno, niesamowita pracowitość, która doprowadziła go do tego sukcesu. Wspaniały człowiek. No. Jeżeli chodzi o Bogdana, Bogdan nie zdobył złotego, ale brązowy w drużynie zdobył. Miał swoje, no, nawet skończył medycynę. Udało mu się 10 lat studiować, ale skończył w tamtych czasach medycynę. Zupełnie inny charakter niż Egon Franke. No, trudno mi ich charakteryzować, ponieważ ja wtedy byłem młodym człowiekiem, jak oni zdobywali te sukcesy i bezpośrednio z nimi nie przebywałem tu. Jeżeli chodzi o Wierciocha, no na pewno więcej tu by, bo jest to wychowanek Marka Julczewskiego, aktualnego trenera reprezentacji polskiej olimpijskiej, też trenera Piasta Gliwice. Na pewno bym więcej powiedział o Adamie. Marek Julczewski, ale też tutaj przede wszystkim tych ludzi, którzy zdobywali te sukcesy, bo nawet ten Ruben Limardo
Wenezuelczyk, nieprawdopodobna praca, bo to dotyczy również i Egona w Prankę, i Wierciocha, i również Rubena Limardo, dotyczy nieprawdopodobna praca. Praca, jeszcze raz praca, oczywiście poparta jakimś talentem, pewnymi predyspozycjami, no, które każdy ma jakiś tam zawodnik do poszczególnej dyscypliny. No, to mówimy tutaj o szpadzie, no, ale przecież wiemy, że jest floret i szabla jeszcze w szermierce. Mamy konkurencję na pewno w Krakowie, bardzo dużą konkurencję we Wrocławiu, AZS, KKS Kraków, AZS Wrocław. Duża konkurencja, no. Skoncentrowaliśmy się na szpadzie, szpadzie kobiet i szpadzie mężczyzn ze względów finansowych. Przedtem Piast słynął z wszystkich broni, bo był floret kobiet, floret mężczyzn, szabla, bo Jacek Wierkowski przecież wicemistrz świata w szabli. No niestety finanse oraz trenerzy, po prostu młodego na rybku trenerskiego coraz mniej. Ciężka praca, ciągle po południu, poza domem, weekendy. No, zarobki nie są tytaniczne, w związku z tym nikt się specjalnie nie garnie do tej pracy. Większość, jak skończyła studia trenerskie, to wyjechała do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii. Także trenerów polskich na całym świecie jest wszędzie. Nawet chyba, no nie mówię o Australii, ale nawet w Afryce Południowej są trenerzy polscy. A jeżeli chodzi o zdobycze, no plasowaliśmy się cały czas w czołówce polskiej. No na pewno była silna bardzo Legia w dawnych czasach, no bo to wojskowy klub był na Śląsku, na pewno Górnik Katowice, GKS Katowice, no potężny klub oparty o kopalnię. No wiem, w tamtych czasach były zupełnie inne realia. Piast Gliwice to był klub hutniczy, tak jak zresztą piłka nożna, ciągle nam było się ciężko przebić, tak samo w piłce nożnej przecież nie mogliśmy się przebić przez Ruch, nie mogliśmy się przez Górnika Zabrze przebić, dlatego że po prostu były to inne realia finansowe i inne realia. W związku z tym Piast, ale mimo wszystko w pierwszej piątce, a nawet w pierwszej trójce Polski zawsześmy się plasowali, jeżeli chodzi o szermierkę. Ciągle powtarzam na różnych spotkaniach, że tworzą to ludzie. Atmosfera taka właśnie rodzinna, robimy spotkania z rodzicami, staramy się po prostu taką tworzyć rodzinę i podtrzymywać wszystkie rzeczy, które dotyczą tradycji. Czyli jeżeli mam jakieś spotkania, to staramy się co roku to robić, zachęcać rodziców, żeby też się włączali do współpracy, do pomocy. Także że to jest też bardzo ważne i to nam chyba bardzo pomaga w tym, że osiągamy właśnie takie sukcesy.